Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie i rzekł do swoich dworzan: to Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w nim. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada, żona brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go: nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła córka Herodiady wobec gości i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem już podmówiona przez swoją matkę powiedziała: daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posłał więc kata i kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczęciu, a ono zaniosło ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy na chwilkę. Bardzo serdecznie was witam. Cieszę się z waszej obecności. Pomimo pogody, która trochę mogła nas straszyć, szczególnie godzinę temu, jak przechodziła burza, no ale na razie skończyło się na deszczu, a myślę, że szczególnie wam to żaden deszcz nie straszny. Nie straszny, bo tutaj, w świątyni, jest ktoś, dla kogo warto się poświęcić, dla kogo warto przyjść. Ten najważniejszy. Myślę, że wielu z was już ma tego świadomość, że były różne wartości waszego życia i one okazały się być niewiele znaczące. One okazały się być małe. To, co miało cieszyć, radować, okazało się wcale nie być tak atrakcyjne. I człowiek przekonuje się, że tą jedyną wartością, która nigdy człowieka nie przestaje radować i cieszyć, to jest właśnie obecność Boga. To jest każdy nasz czas, godzina, minuta spędzona w świątyni, przed Bogiem. Tak, to jest najważniejszy czas naszego życia. To jest najważniejszy czas każdego dnia, kiedy klękamy przed Bogiem, kiedy spotykamy się z Nim. Kto ma w sobie wiarę, ten to zrozumie. A więc cieszę się z waszej obecności, szczególnie właśnie seniorów tej parafii, bo od was szczególnie dużo zależy. Tak to zwykło się dzisiaj mówić, że dzisiejsze czasy to są czasy ludzi młodych, że one należą do młodych. A gdyby Jezus mógł do was powiedzieć i mówi to dzisiaj, teraz, to chcę powiedzieć: wiele zależy właśnie od was. Na was liczę, mówi Jezus. Tak bardzo was potrzebuję. Potrzebuję waszego czasu, waszych modlitw, waszych ofiar, waszego cierpienia. To właśnie wy macie moc, aby zmieniać losy świata swoją modlitwą, swoim cierpieniem, łączonym z cierpieniem Jezusa Chrystusa. Ale trzeba bardzo uważać, żeby tego czasu nie przespać, żeby nie rozminąć się z oczekiwaniami Jezusa Chrystusa. Bowiem i wy niestety dzisiaj jesteście na celowniku złego ducha, który doskonale wie, jak wiele może jedna głęboko wierząca, starsza, rozmodlona, cierpiąca osoba uczynić dla Boga, uczynić dla dusz. Szatan dobrze wie, ile dusz zostało mu wyrwanych z piekła właśnie przez te starsze osoby, które cierpliwie w ciągu dnia odmawiają różańce święte, które łączą swoje cierpienie z cierpieniami Jezusa. On dobrze to wie
i robi wszystko, żeby was od Boga odłączyć, żeby was wykoleić, żeby zniszczyć wasze serca, wasze dusze. Rozmawiałem niedawno z pewną kobietą, to było po rekolekcjach, które wygłosiłem w Kotłowie i tam też było takie spotkanie stanowe dla osób starszych. I po tym kazaniu pewna pani do mnie podeszła i mówi: wie ksiądz, ja tyle lat czekałam na to kazanie, bo w końcu ktoś musiał mną potrząsnąć, powiedzieć mi: Helena, ty się opamiętaj, co ty robisz? Ty nie możesz tak żyć, ty się musisz nawrócić. I dalej mówi: a mi się wydawało, że ja nie mam się już z czego nawracać, że moje czasy minęły, że teraz to już tylko codzienność i tak dalej. I nagle oczy mi się otworzyły, jak bardzo szatan się do mnie przez ten czas zbliżył, jak uśpił moją czujność, jak ja sama oddalałam się od Boga. I mówi: ja gdzieś w pewnym momencie zrozumiałam, że gdyby śmierć przyszła na mnie teraz, w tym momencie, jak tu rozmawiamy, to ja nie wiem, czy poszłabym do nieba, a wcześniej byłabym tego bardzo pewna. A więc dziękuję księdzu, że ksiądz o tym powiedział. Ja też mam takie wewnętrzne przeświadczenie, że dziś trzeba dużo mówić do osób starszych, przypominać im, jak bardzo są ważni dla Boga, jak ważne są ich dusze, jak bardzo muszą być czujni, jak bardzo muszą uważać na to, co dzieje się w ich życiu, w ich sercach, bo zły duch nie śpi. I też może niektórzy z was czytają nasz dziennik, katolicka gazeta wydawana codziennie. I tam już od wielu lat piszę praktycznie co środy artykuły na różne tematy. I właśnie w ciągu ostatniego roku pisałem na temat śmierci. I już się ten rok kończy tych tematów. Zastanawiałem się: Boże, co ty chcesz, żeby dalej podejmować? O czym mam pisać? Bo były już artykuły dla dzieci, o dzieciach, o wychowywaniu dzieci, artykuły o wychowywaniu młodzieży, artykuły o małżeństwach i wiele jeszcze innych tematów podejmowanych. I mówię: Boże, co ja mam teraz mówić? O czym mam pisać? I tak jakoś bardzo mocno w sercu mi pojawiło się to zdanie: pisz do osób starszych, oni bardzo potrzebują nauki, potrzebują słowa. I tak podzieliłem się tym rozeznaniem z jedną osób pracujących w tej gazecie i mówię: no chyba będę musiał już niedługo zmienić tematy i pisać do osób starszych. I najpierw się zdziwiła i potem mówi: wie ksiądz, ksiądz ma rację. To jest ważne, to jest potrzebne. Ja sama widzę w swoim otoczeniu, że kiedy mijam się z osobami starszymi, rozmawiam z nimi, to ja nie chcę żyć tak jak one. Ja nie mam w nich przykładu. Mnie to martwi. Mnie to gorszy. Tak być nie powinno. Tak, proszę księdza, niech ksiądz o tym pisze. Tak więc myślę, że za jakiś czas takie tematy będą podejmowane. Ale dzisiaj już z wami podejmę się paru prób refleksji, aby spróbować omówić parę takich rzeczy, które uważam za szczególnie ważne dla was, które Pan Jezus mi pokazuje, które też mają dotyczyć i was, waszych problemów. Zawsze punktem wyjścia jest Słowo Boże, Ewangelia z dnia. I tak dzisiaj wczytujemy się w słowa bardzo dramatyczne dotyczące śmierci Jana Chrzciciela. Śmierci Jana Chrzciciela, która zeszła na niego z rąk króla Heroda. I proszę zobaczyć, jak mogło dojść do tej wielkiej tragedii. Jej przyczyną było olbrzymie nieuporządkowanie tego człowieka. Z jednej strony piastował ważny urząd. Miał być dla ludzi autorytetem. I co? I wystarczyło, że ten w cudzysłowie autorytet zobaczył tańczącą nastolatkę i stracił dla niej głowę. I zaczął jej obiecywać cuda. Dam ci cokolwiek chcesz, połowę mojego królestwa, jeśli tylko powiesz, to ci dam. Ileż razy jest tak, że człowiek traci głowę dla jakichś błahych spraw. Ludzie na stanowiskach, urzędach, z autorytetami. Ludzie już w takim wieku, że naprawdę powinni mądrzej decydować,
o swoim rozumie, o swoich pragnieniach, poruszeniach serca, panować nad nimi. Przecież to nie są bezrozumni, zmysłowi nastolatkowie, ale dojrzali ludzie. I tracą głowę, w jednym momencie potrafią rzucić wszystko, rzucić pracę, rzucić urząd, rozbić sobie małżeństwo, zrezygnować z wiary, z Boga, bo coś im tam stanęło przed oczami i teraz jest tą najważniejszą rzeczą, dla której są w stanie poświęcić wszystko. Wszystko, na co pracowali przez długie lata, w jednym momencie potrafią zniszczyć, zdeptać. A stało się tak z powodu właśnie wewnętrznego nieuporządkowania. To nie jest tak, że człowiek w jednym momencie staje się taki nierozsądny, nieuporządkowany. To jest proces. Proces, który narasta, proces zepsucia. Tak jak gnije jabłko, owoc, widzimy, że to nie dzieje się w jednym momencie. To się zaczyna od jakiegoś jednego punkciku, który zaczyna zatruwać, rozprzestrzeniać się na cały owoc i powodować jego zepsucie, gnicie. To jest proces, który łatwo można przeoczyć. Jeszcze do pewnego momentu owoc jest do uratowania. Wystarczy usunąć to skażone miejsce, wyciąć je i owoc jeszcze będzie długo świeży. Ale jeżeli ktoś to zaniedba, niestety potem będzie do wyrzucenia. Ludzie go podeptają, zniszczą. Jak to się mówi, wyrzuca się go dla świń. I tak dzisiaj czasami wygląda z naszym życiem, z naszą duszą. Jest jakieś jedno uporządkowanie, jakaś jedna skaza, zło i my nad tym przechodzimy do porządku dziennego, a tam proszę księdza drobiazg jakiś jeden grzeszek, jakaś jeden upadek, jedno zło, a tutaj przymknę na coś oko, a tutaj na coś tam nie będę specjalnie zwracał uwagi i potem po kilku miesięcach, latach nie ma już co zbierać, człowiek jest całkowicie popsuty. Człowiek musi pamiętać, że musi stawiać czoło pokusom i swoim słabościom bez względu na stan, bez względu na wiek. Nigdy nie jest tak, abyśmy mogli powiedzieć o sobie, oto nic mi nie grozi. Jak ja często słyszę to w konfesjonale, kiedy przychodzi starsza osoba, proszę księdza, no i z czego ja mam się spowiadać? Już mam swoje lata, już nie mam żadnych pokus ani nic. Nie masz żadnych pokus? Boże Święty. To najwięksi święci mieli pokusy aż do śmierci. No to Pani jest świętsza, Pan jest świętszy niż najwięksi święci. No tak nie jest. To raczej pokazuje, że człowiek już jest tak ślepy, że nie widzi ani pokus, ani własnych słabości. Każdy z nas je ma i będzie miał. Aż do śmierci. To jest pewien pewnik, który musimy przyjąć do wiadomości. I dlatego potrzeba tej czujności, żeby się wpatrywać w to swoje serce. Szczególnie przez praktykę codziennego rachunku sumienia. Wykonywanego, jak to kiedyś uczono, niemalże właśnie z książeczką w ręku, z modlitewnikiem, z rachunkiem sumienia. Jak ci sumienie, pamięć nic nie przypomina, to weź sobie właśnie do ręki te gotowe teksty. Kiedyś w jednej parafii przygotowałem takie rachunki sumienia dla osób starszych, właśnie skierowanych na ich wiek, na to, co może ich dotyczyć. I potem, jak się wcześniej okazywało, że no mało kto był w ogóle zainteresowany jakimiś pogłębionymi spowiedziami, to ci ludzie, kiedy brali te rachunki sumienia, to podziękowali za dwie rzeczy. Pierwsza, że te rachunki sumienia były zrobione dużą czcionką i że mogli przeczytać, co tam jest napisane, nie jakimś drobnym maczkiem. A za drugą rzecz to podziękowali, że właśnie ktoś przygotował rachunek sumienia dokładnie na to, co ich dotyczy, na te sprawy, z którymi muszą się mierzyć. I to spowodowało, że później ci ludzie rzeczywiście pewne sprawy dostrzegli i zaczęli pilnować tego sakramentu pokuty. Ktoś ich do tego podprowadził. Ale jak to się mówi, to nie wystarczyło, bo myśmy dali tylko narzędzie. Potrzeba było jeszcze woli tych ludzi, aby szli do konfesjonału, do Jezusa, oczyszczali się, pragnęli się stawać coraz lepszymi, pracować nad sobą, walczyć z szatanem. Brak tej walki prowadzi do takich tragedii, jak w przypadku Heroda, że on rzeczywiście dopuścił się tej wielkiej zbrodni. Skazał na śmierć wybitnego człowieka, niezwykle szanowanego. On sam go w pewien sposób szanował, aczkolwiek był to szacunek przez lęk. On się go po prostu bał.
On się bał tego, co mówi, co głosił, ale wyczuwał jakąś moc, respekt. Ale jednak, jak czytamy, przez wzgląd na przysięgę i współbiesiadników kazał ściąć Jana Chrzciciela. I tak czasami te ludzkie względy zwyciężają i człowiek się gubi, podejmuje fatalne decyzje. I tego rodzaju sprawy dotyczą ludzi w każdym wieku. Niedawno ktoś do mnie przyszedł i mówi: proszę księdza, w naszej rodzinie takie wielkie zgorszenie, dramat. Ja mówię: co się stało? No miało być 50-lecie ślubu małżeństwa moich rodziców i oni na tydzień przed mówią, że się rozwodzą, że nie będzie żadnego 50-lecia. Przecież to takie zgorszenie dla całej rodziny, dla młodych, dla wnuków, dla prawnuków. No jak to? Ci seniorowie, przykład, oni mają pokazywać tą mądrość i oni nagle o jakimś rozwodzie, bo się o coś tam pokłócili. No to co się dzieje teraz z ludźmi? Co się dzieje w tych rodzinach, skoro do czegoś takiego dochodzi? Na każdym etapie życia jesteśmy atakowani przez złego ducha. Starsi ludzie tym bardziej, bo szatan wie, że jego czas wpływania na duszę tego człowieka się kończy. Że dni tego człowieka już są policzone. Że niedługo się skończy jego życie. Szatan może kusić człowieka, dopóki człowiek żyje. Ale jak umrze, już koniec. Decyzja zapadła o jego wieczności. I szatan chce dobrze wykorzystać te ostatnie dni, tygodnie, miesiące, może lata człowieka, aby sprowadzić go do upadku, do buntu, do potężnych błędów. Trzeba mieć tego świadomość. I mają tego świadomość ci, którzy naprawdę żyją blisko Boga. Są bardzo pokorni. I wiele razy słyszałem od nich: proszę księdza, udało mi się ułożyć moją relację z Bogiem na pewnym poziomie. Miałem pewne praktyki, którym byłam wierna, modliłam się, spowiadałam regularnie i była taka stabilizacja, jak to się mówi, pewna taka cisza, pewne sprawy zostały uporządkowane. To nie było proste, to były długie lata, wręcz dziesięciolecia ciężkiej pracy nad sobą, ale przyszedł taki czas takiego wyciszenia, taki dobry czas. Przychodziłam do kościoła, nic mnie nie rozpraszało, potrafiłam się modlić i w domu, i w kościele. Ja wiedziałam, że należę do Boga i że w moim sercu mieszka Bóg. Byłam tego pewna. Ale wie ksiądz, ja ostatnio jestem bardzo atakowana. Zły duch zaczyna się do mnie dobierać. Po tych latach stabilizacji nagle pojawia się jakiś nowy, nieznany mi rodzaj walki duchowej. Przychodzą jakieś pokusy, z którymi myślałam, że dawno dałam sobie radę. Wspomnienia, które jakoś mnie wewnętrznie niepokoją, destabilizują, przychodzą, wracają dawne żale, nieprzebaczenia, pojawiają się grzechy z przeszłości, niepokoje, odzywają się stare rany, odzywają się też braki, głody zmysłowe, z którymi wydawało się, że człowiek już sobie dawno poradził. A tu nagle to zaczyna wracać. I potem jedna, druga, trzecia osoba mówi: wie ksiądz co? Tak łatwo, żeby puściły hamulce. A mi się wydawało, że to wszystko już jest przepracowane. Że teraz już będzie w porządku, łatwo. Nie będzie łatwo. Dobrze, jeżeli ktoś szuka pomocy u kapłana i z kapłanem rozmawia o tych sprawach. Dobrze, jeżeli szuka tym bardziej jeszcze u samego Jezusa, przez sakramenty, Eucharystię, oddając samemu Jezusowi to, co się dzieje. Ale wielu tego nie robi. Zaczyna chodzić po różnych terapeutach, lekarzach, którzy mówią: pani, pan jest chory psychicznie, to są jakieś zaburzenia, to są skutki uboczne pewnych leków, które zażywasz. Niech się pani tym nie niepokoi, to jest naturalne. Jeżeli twoje ciało domaga się czegoś grzesznego, no to tylko Bogu dziękować, że jeszcze masz zdrowie i siły. No ale nie, to tak nie jest. To są źli doradcy. Od tych ludzi, złych doradców, którzy namawiają do grzechu, trzymać się z daleka. Ale wielu ludzi właśnie u nich będzie szukało pomocy. I dodatkowo niestety jeszcze problem ludzi starszych, ich pogubienie, nakręca współczesna kultura masowa, która proponuje różnego rodzaju złe wybory, grzechy,
jako opcję także na starość dla ludzi starszych. Niedawno pewna młoda dziewczyna, ona nawet nie ma 20 lat, mówi mi o pewnym programie, który jest w telewizji. Może właśnie celowo nie powiem tytułu tego programu, ale gdybym powiedział, to z pewnością chyba wielu z was, o ile nie wszyscy, to by stwierdzili, że znacie ten program. Ale jest przeznaczony dla osób starszych, o osobach starszych. I ona mówi, proszę księdza, jestem zgorszona tym, co tam oglądam. Jak te starsze osoby się wypowiadają. Przecież to jest język, myślenie, słowa gorsze niż u najbardziej zepsutych nastolatków. Mnie to osobiście gorsze. Mówiła niespełna 20-letnia dziewczyna o programie, który jest bardzo popularny. Wiele tysięcy, jeśli nie milionów Polaków regularnie to ogląda. No właśnie, tylko że kiedy ja mówię, że kultura masowa to podkręca, to nie znaczy, że to jest jakiś bezosobowy byt. Za tym stoją ludzie, którzy tę kulturę tworzą, którzy tworzą te programy, które wpadają na pomysły tego rodzaju treści. I to są ludzie oddani złym duchom, szatanowi. Oni mu służą. Spełniają jego rozkazy. Może są tego nieświadomi, ale tak robią. A rozkaz złego ducha jest jeden. Jak najwięcej dusz zbuntować przeciwko Bogu, odłączyć od Boga, wprowadzić w grzechy, po to, żeby później skończyli w piekle. I tak niestety dzisiaj kończy wielu ludzi. W grzechach i odciętych od Boga, od sakramentów, od Bożego miłosierdzia. Umierają za przeproszeniem jak zwierzęta. Pomimo, że wielu z nich przez długie lata w jakiś sposób trwało przy Bogu. A więc trzeba uważać, co dzisiaj oglądam, czym się karmię, co się dzieje w mojej głowie. Jest to prawda, że dzisiaj wielu starszych ludzi w swoim zepsuciu dorównało ludziom młodym. I wielu z nich właśnie żyje według tej zasady, niestety bardzo szkodliwej, można powiedzieć demonicznej. Rób ta, co chce, ta, rób co chcesz, co ci się podoba. Bóg by tak nigdy nie powiedział. Jezus nigdy nie mówił, rób co chcesz. Bóg mówi, są przykazania, przestrzegaj przykazań, nawracaj się, módlcie się. Pamiętajcie, wasz czas się kończy. Czuwajcie, bądźcie czujni, bo nie wiecie, kiedy przyjdzie Syn Człowieczy, nie wiecie, kiedy przyjdzie śmierć. I dlatego właśnie trzeba uważać na to, co się dzieje w życiu, w duszy. Trzeba powrócić przede wszystkim do Boga. Wyjść z tego świata, który tak bardzo pochłonął ludzi. Wyjść z tego świata i powrócić do Boga. Budować na Bogu i z Bogiem ten ostatni, najważniejszy etap życia. I dlatego jest najważniejszy, bo jest ostatni, bo On siebie przygotowuje na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Jak ma wyglądać to przygotowanie do czegoś, co jest najważniejsze? Myślę, że wielu z was pamięta w dniu swojego ślubu, jak wyglądały ostatnie dni przed ślubem, jak bardzo byliście skoncentrowani na tym wydarzeniu, jak upływały ostatnie dni, godziny przed stanięciem przed ołtarzem. Tam nie było jakichś niepotrzebnych rozproszeń. I dokładnie tak samo trzeba przeżywać swoją starość. Oto zbliżam się na spotkanie z Bogiem, z Chrystusem, z oblubieńcem. Ja mam być przygotowany, ja mam być skoncentrowany na Nim, a nie rozproszonym na wszystkie strony. Kto chciałby taką pannę młodą, która na ostatnie tygodnie, dni przed ślubem gdzieś tam ucieka w jakieś towarzystwo i nurza się w rozpuście? Która by chciała takiego pana młodego, który by tuż przed ślubem czynił to samo? W dniu ślubu jedno spojrzałoby na drugie i powiedziało, odejdź, nie chcę mieć z tobą nic do czynienia. Ty zamiast przygotowywać się do wspólnego życia ze mną, to się nurzałeś w rozpuście. Co dopiero, jeżeli chodzi o spotkanie z Bogiem, jeśli człowiek nie jest w stanie tego przyjąć. Do spotkania z Bogiem trzeba się przygotować. Szatan celowo zrobi wszystko, żebyście się nie przygotowali do tego i powie, jeszcze masz czas, jeszcze zdążysz. Ile razy jako kapłan przychodziłem z Komunią Świętą, czy to w szpitalu, czy gdzieś po domach i mówię, proszę się wyspowiadać, przecież trzeba po tylu latach. Nie, proszę księdza, jeszcze nie umieram, jeszcze przyjdzie czas.
a potem okazuje się, że no nie przyszedł ten czas, bo ktoś nagle po prostu mu odłączyło świadomość i koniec, i się nie zdążył wyspowiadać i przyszła nagła śmierć. Albo rodzina już nawet nie wołała księdza, bo robili to wcześniej, ten odmawiał, no to mówili, po co znowu tu księdza fatygować, i umiera ktoś bez sakramentów, bez Boga. Szatan odciąga ludzi starszych od Boga i bezpośrednio, i pośrednio. Pośrednio w ten sposób, że na przykład posługuje się ludźmi, którzy są w otoczeniu ludzi starszych, rodziną, którzy zamiast troszczyć się o to, żeby ta starsza, schorowana osoba miała kapłana, żeby przychodził z komunią świętą, ze spowiedzią, kiedy już ktoś do kościoła chodzić nie może w te pierwsze piątki miesiąca, to się o to nie troszczą, bo to jest dla nich kłopot. Nie troszczą się o to, żeby zawieść, jeżeli ta osoba może na przykład być w kościele na mszy, żeby zawieść do kościoła. Mówią, a tam po co? Pomodlisz się w domu, wystarczy. Nie szanują potrzeb duchowych starszych osób, często swoich rodziców czy dziadków. Uważają, że to są jakieś starcze fanaberie. Zły duch może się takimi ludźmi posługiwać. Bieda, że to jest najbliższa rodzina tejże starszej osoby. Ile razy się spotykałem z takimi skargami osób starszych, które nagle gdzieś tam pojawiły się w kościele i mówią, księże, mi jest tak smutno, że ja teraz przystępuję do spowiedzi po tylu miesiącach, latach. Jakbym mogła, to ja bym mogła nawet i tutaj co miesiąc być. Jakbym mogła, to bym była na każdej niedzielnej mszy świętej. Ale nie mogę, bo mnie nie ma kto zawieść. Jedna osoba mówiła, proszę księdza, ja tyle pracy włożyłam w to, żeby moim dzieciom pomóc. Wybudowałam im domy, nawet im się dokładałam do tych samochodów, a teraz żadne z tych dzieci nie ma czasu, żeby tymi samochodami mnie zawieźć do kościoła, kiedy ich o to proszę. Jaka to jest bieda, jakie to jest wielkie rozczarowanie tejże starszej osoby, kiedy widzi ten zatruty owoc swojej ciężkiej pracy. Tego, że nie udało się przekonać młodych ludzi do wiary, do Boga. No może czasami jednak zabrakło dobrego przykładu, może czasami zabrakło konsekwencji, nie wiadomo. W taki sposób zły duch może przeszkadzać starszym ludziom w spotkaniu się z Bogiem. Czasami też w sposób pośredni przeszkadza w spotkaniu się z Bogiem, kiedy przychodzą dolegliwości fizyczne i człowiek owszem chciałby, no ale niestety zdrowie mu na to nie pozwala. Ale są przecież takie możliwości, jak odwiedzin kapłana u osoby starszej, comiesięczna komunia święta czy spowiedź, jak jest potrzeba. Wystarczy tylko kontakt z parafią, z księdzem, przedstawieniem swojej sytuacji. Jest to wszystko możliwe. Na gruncie polskim jest to jeszcze możliwe. Szanujcie to, bo niestety tego na Zachodzie nie ma. W wielu krajach jestem, głoszę rekolekcje. I szczególnie starsze osoby cierpią na tej emigracji. Jeszcze kiedy były młodsze, mogły sobie wsiąść w ten samochód i jechać te 60-100 kilometrów do kościoła jedynego w okolicy. No to dawali radę. Potem to już nie było możliwe. I mówią, księże, ile ja bym dał, żeby móc wrócić do Polski. To ja przez te długie dziesięciolecia tak na tę Polskę pomstowałem, że tutaj się nie można dorobić, że tu bieda. A ja nie zauważyłem naszego największego bogactwa. Te kościoły, które były przecież na wyciągnięcie ręki. To jest przecież największe bogactwo naszego kraju. Otwarte kościoły, kapłani, powołania, sakramenty. A teraz na tym Zachodzie to ja muszę tkwić jak na pustyni, bez wody, bo nie ma mi kto tej wody przynieść. Nie ma mi kto przynieść Chrystusa. No tak właśnie jest. I też trzeba mieć tego świadomość, że póki możesz, póki jesteś jeszcze w siłach, szanuj to. Bądź na Eucharystii, spowiadaj się regularnie. To jest twój kapitał do nieba. To są te jedyne skarby, które będą liczyć się przed Bogiem. Właśnie to, na ile postawiłeś w swoim życiu na Pana Boga. I niejednych to zawstydza. Młodych szczególnie. Kiedy właśnie ta starsza, schorowana, cierpiąca osoba potrafi pomimo upału, zimna, deszczu wyjść z domu i dostać się na mszę świętą. To ich niejednokrotnie zawstydza. Ja się z tym spotykam. O tym mi mówią. Proszę księdza, mój dziadek, moja babcia zawstydzili mnie. Oto tutaj taki upał. Ja mówię, zostaniemy w domu. A ta osoba się ubiera cierpliwie i mówi, że słuchajcie, nie patrzcie na to. Trzeba iść do Boga. To jest nasz obowiązek. To zawstydza wielu młodych, daje im do myślenia. Bądźcie tym przykładem.
Innym razem moja parafianka mówi mi, że pojechała do córki za granicę odwiedzić ją. Przyszła niedziela, no i pyta, no to jedziemy na mszę. A gdzie tam, mamo, na mszę świętą? Tutaj najbliższy kościół 150 kilometrów. Ona mówi, a masz samochód? No mam samochód. No to tyś mnie wczoraj wiozła 200 kilometrów do tego miasta, żeby mi pokazać jakieś zabytki, to mnie dzisiaj nie podwieziesz 150 kilometrów na spotkanie z Bogiem? Czyś ty, córko Boga, wiarę straciła? To tam ci, tak ci wychowałam. No i to zawstydziło tą córkę i rzeczywiście szybko się tam zebrały i zdążyły na tą mszę. Ale potrzeba było obecności matki, jej słowa, świadectwa. Ale inna mi mówiła, proszę księdza, bo ja teraz 3 miesiące spędziłam u córki za granicą, no ale nie byłam na mszy. Dlaczego? No bo tam do kościoła było 30 kilometrów, no to daleko samochodu. No ale to co, nie mają samochodu? No mają samochód. No ale tak jakoś mi wstyd było się upraszać, a córka nie proponowała mszy. No trzeba było się upomnieć. No kto miał to zrobić, jak nie pani? No może właśnie Bóg chciał się panią posłużyć, żeby ta córka się opamiętała, żeby podejmowała ten wysiłek powrotu do wiary. To przecież to jest pani obowiązek jako matki. No to teraz już jest współudział w tym grzechu córki, skoro pani milczała na jej grzech. No wie ksiądz, mi sumienie to samo mówi, że ja źle postąpiłem. No spowiadam się z tego i następnym razem to już inaczej postąpię. No właśnie, o to właśnie chodzi. Zrozumieć, że coś było źle i następnym razem inaczej, mądrzej postąpić. To są te właśnie pośrednie przypadki, kiedy oddalamy się od Pana Boga. Kiedy możemy powiedzieć, czy próbować się tłumaczyć, że do końca od nas to nie zależało. Ale jest też dużo takich bezpośrednich powodów, dla których rezygnujemy ze spraw bożych, wiary. No, kiedy to już od wewnątrz szatan nas kusi i niestety zaczyna on dominować w naszej woli, w naszym sercu i podejmujemy świadomie decyzję. Nie pójdę do kościoła, nie będę się modlić, albo tylko od czasu do czasu. Nie będę się regularnie spowiadać. Wystarczy jak tam raz do roku, czy tam przy okazji jakiegoś pogrzebu. To już jest świadomy wybór człowieka, który wynika z poddania się pokusie od szatana, który mówi, jak najmniej Boga w twoim życiu, jak najmniej Boga w twoim życiu. Już się dość namodliłeś, już ci wystarczy. I kiedy człowiek przyjmie te bezpośrednie ataki, wtedy staje się bardzo łatwym celem dla złego ducha. Kiedy człowiek zbliży się do Boga, kiedy cały czas Go codziennie zaprasza, prosi, żeby Go chronił, żeby stał na straży tych wszystkich wartości, tych dóbr, które wypracował sobie przez całe lata, wtedy może czuć się bezpieczny. Wtedy nie musi się lękać złego ducha, że mu będzie szkodził, że go będzie atakował przez ludzi czy przez własne ciało. Przeżywanie starości z Bogiem to wolność od tych pułapek złego ducha. To nie jest tak, że nie będzie takich pokus, ale on będzie miał do nas bardzo ograniczony dostęp, bo będzie nas chronił Bóg. Szczególnie będzie nas chronić Maryja, która w sposób szczególny staje przy każdej starszej osobie i daje do ręki różaniec i mówi, dziecko, proszę cię, módl się teraz, bo to jest bardzo ważny czas twojego życia. Ja ciebie będę chroniła, ja się będę tobą opiekowała, ale proszę ciebie, nie wypuszczaj z rąk różańca. Wielu, tak jak wspomniałem na początku, mówi o cierpieniach duchowych, które dzieją się w ich sercach, w ich duszach. Przeżywają właśnie te różne żale, frustracje, wraca przeszłość, grzechy i tak dalej. To też są ataki złego ducha. Ale jeżeli jesteś blisko Pana Boga, to zły duch już nie może nas tak bardzo atakować tą naszą przeszłością. Wtedy zaczynamy rozumieć, co to znaczy, jestem pod Bożą ochroną. Czuję się przez Niego zaopiekowany. On jest dla mnie najważniejszy. I wtedy też, kiedy ta sfera duszy jest zabezpieczona, człowiek może lepiej zrozumieć istotę tego etapu życia, że to jest pewien rodzaj powołania, bycie powołanym do starości i do tego wszystkiego, tych zadań, które wiążą się z tym czasem. Taki człowiek jest w stanie otworzyć się na Boże łaski. I w sposób szczególny trzeba zrozumieć, że całe nasze życie jest przygotowywaniem do tego, żeby w jak najlepszy sposób przeżywać własną starość. Tak jak na starość odkładamy pieniądze, żeby się zabezpieczyć. Tak jak przez całe życie odkładamy
inwestujemy w swoje zdrowie, żeby ono nie zniszczyło tych ostatnich lat, nie uczyniło je większym, niewyobrażalnym cierpieniem. Troszczymy się przez całe życie o nasze zdrowie, tak samo właśnie przez całe życie trzeba myśleć o swojej starości, ale w tych kategoriach duchowych. Całe życie przygotowuje się do tego, żeby dobrze, świadomie przeżyć swoją starość. To znaczy przeżyć ją w świadomości, że to jest z jednej strony czas wielkich łask, ale też ofiar, które możesz składać Bogu. Wtedy jesteś takim ofiarnikiem Boga. My jako kapłani jeszcze w seminarium byliśmy, czyli klerycy, przygotowywani do tego, że kapłan, zadaniem kapłana jest składać Bogu ofiary za ludzi, za grzechy ludzi i za grzechy swoje. Że z jednej strony jest ta ofiara modlitwy, ofiara Eucharystii, ofiara cierpień, krzyży, które nosimy przez kapłaństwo i my mamy Bogu to składać w ofierze za grzechy ludzi. I to samo wy starajcie się podejmować, że zadaniem starości jest składać Bogu ofiary ze swoich modlitw, ze swojego cierpienia, jako przebłaganie za grzechy swoje i innych ludzi. To jest to przygotowywanie do świadomego przeżywania własnej starości. A więc pamiętajcie o tym, żeby ten czas przeżyć mądrze, bardzo świadomie. Jeżeli tego zabraknie, to będzie tylko frustracja, narzekanie i powtarzanie, że starość to się Bogu nie udała. Z perspektywy wieczności inaczej się już będzie na to patrzyło. I może się okazać, że być może to był właśnie najważniejszy etap waszego życia. Że wtedy daliście Bogu najwięcej, modląc się i ofiarowując Mu swoje cierpienia. Jak wspomniałem, Pan Bóg daje wam na ten czas wyjątkowe łaski. Jakie to są łaski? Najpierw to jest ta łaska mądrości. Ktoś powie, że ta mądrość to pewnie życiowe doświadczenie. Po części tak, pod warunkiem, że mówi to osoba, która rzeczywiście po chrześcijańsku przeżyła swoje życie. Bo wiemy, że doświadczenie życiowe wielu ludzi niestety pozostawia wiele do życzenia. Ale przede wszystkim mam tutaj na myśli tę mądrość, która jest świadomością, jak ja jestem słaby. To jest ta mądrość, kiedy człowiek wie, że ja bez Boga nic nie mogę. Że bez Boga to jestem nędzą, jedną wielką rozpaczą. Mądrość, czy mądry to jest ten, kto jest świadomy swoich słabości, swoich grzechów, że wciąż potrzebuje Boga. Mądrość w tym rozumieniu to jest pokora. Tak, jestem słaby, tak, jestem grzeszny, wciąż potrzebuję Boga. I nie mam wtedy problemu, żeby przychodzić regularnie, jak wspomniałem, przynajmniej co miesiąc do spowiedzi świętej, oddawać Bogu tę właśnie swoją nędzę i słabość. To jest ta prawdziwa mądrość. Tego, o tę łaskę trzeba prosić. Kiedy człowiek jest pokorny, to codziennie ofiaruje się Bogu. Szczególnie na porannej modlitwie mówi Boże, oddaję Tobie cały ten dzień, chcę go przeżywać z Tobą. Bądź przy mnie. Działaj przeze mnie. Nie odwracaj się ode mnie. Człowiek pokorny wie, że każdy jego dzień decyduje albo o jego zbawieniu, albo o potępieniu. I to się może dokonać dosłownie w ciągu jednego dnia. Nasze zbawienie albo potępienie. Dlatego trzeba pokornie podchodzić do każdego dnia. I na ile człowiek będzie pokorny, na tyle ma szansę na niebo. I tej pokory szczególnie potrzeba na starość, bo na starość decyduje się sprawa naszej wieczności. Albo będziesz zbawiony, albo będziesz potępiony, ale wiedz, żeby być zbawiony, musisz być pokorny. Zawalcz więc o swoje niebo, troszcząc się o swoją pokorę. Na pewno człowiek, który twierdzi, nie mam grzechów, nie spowiadam się do kościoła, nie chodzę, nie modlę się, bo nie muszę. To nie jest pokora, to jest żadna pokora. To jest właśnie straszliwa pycha. Budowanie na sobie, na jakichś fałszywych przeświadczeniach. Mądrość też rodzi się z obcowania z Bogiem, wsłuchiwania się w Boga. Ileż to znam osób, które kiedy odwiedzałem z Komunią Świętą, to miały przy sobie duże egzemplarze Pisma Świętego właśnie ze względu na te duże litery. No i się wczytywały albo wsłuchiwały, jak miały taką możliwość przez audiobooki, w treści czy Ewangelii, z dnia czytań, czy jakieś właśnie fragmenty Pisma Świętego i sobie później medytowały nad tym, co usłyszały. Jedna pani, niesamowicie witalna, chociaż bardzo schorowana,
Zawsze jak przychodziłem, to z wielką fascynacją, entuzjazmem dzieliła się: proszę księdza, dzisiaj takie wspaniałe zdanie usłyszałam w Ewangelii. I starała się cytować z pamięci, jak nie, no to przeczytałam i mówię, jakie to jest dla mnie ważne, pocieszające. Tak jak odkrywca, który zobaczył nową ziemię. Tak właśnie potrzeba naszego spotkania z Bogiem, z Bożym Słowem. Kiedy człowiek więc wsłuchuje się w Boga, obcuje z Nim, modli się, wtedy nabywa mądrość. I takich ludzi warto słuchać i do takich ludzi idą młodzi. To nie jeden młody mi mówił, że ceni sobie rozmowę ze swoim dziadkiem, babcią, bo mają w sobie tyle tej życiowej mądrości. Ale to nie jest taka właśnie, jak powiedziałem, mądrość z doświadczenia życiowego, ale to odnoszenie się do Boga. Jak to ktoś powiedział, że moja babcia to jest taka chodząca Ewangelia. O cokolwiek nie zapytam, to ona mówi, no i co na twoim miejscu powiedziałby Jezus Chrystus? I zawsze od tego zadaje pytanie, zawsze od tego zaczyna rozmowę. Co na twoim miejscu zrobiłby Chrystus? Czyli pomaga tej wnuczce, córce odnosić swoje życie do wiary, do Boga, do Bożych przykazań. Kiedy inna, znowu młoda kobieta, miała wątpliwości co do pewnego mężczyzny, z którym wówczas była i myślała o małżeństwie, to tak samo babcia zaproponowała wspólną modlitwę, przeszły się na spacer pod figurę Matki Bożej, oddały tę sprawę i powiedziała ta babcia w imieniu tej swojej najbliższej krewnej, że Maryjo, jeżeli ta sprawa pochodzi od Boga, to niech to zostanie pobłogosławione, ale jeżeli nie, jeżeli jest to pułapka złego ducha zastawiona na tych młodych ludzi, to niech sam Bóg przyjdzie i to wszystko rozkurzy. I potem szybko rzeczywiście ta sprawa się rozeszła. Być może doszłoby do jakiegoś wielkiego życiowego nieszczęścia, gdyby ci młodzi ludzie byli ze sobą razem. I tu była mądrość tejże właśnie starszej osoby, pani, że zaproponowała modlitwę, poszły pod figurę Matki Bożej, jej to oddały. O to właśnie, o to chodzi. Takie przykłady dla młodych, co robić w tych trudnych sytuacjach życiowych, kiedy młodzi sobie nie radzą. Nie alkohol, nie ucieczka w jakieś używki, ale właśnie spotkanie z Bogiem. Pamiętajmy też, że prawdziwa mądrość rodzi się z modlitwy i ze spotkania ze Słowem Bożym, ale też z ascezy. I potrzeba też tej ascezy, warto o nią dbać. Dzisiaj niestety wielu starszych ludzi goni za jakimiś niepotrzebnymi rozrywkami. Jak powiedziałem, niestety niektórzy starają się dorównywać młodym. I wydaje mi się, że wesoło spędzają swoją starość, a tak naprawdę ciągle są sfrustrowani, ciągle są niezadowoleni, ciągle narzekają. No tak jest, no bo nie mam Boga w ich życiu, jest grzech. Bóg im pokazuje, popatrz, to ci nie dało radości, bo prawdziwym szczęściem jest tylko Bóg. A więc potrzeba zdrowej ascezy. Już nie wszystko jest dla starego, nawet nie dla młodego. Nie wszystkie sprawy są dla wszystkich ludzi, bo są po prostu szkodliwe. Tym się ani młody nie naje, ani stary. Trzeba umieć z tego zrezygnować. Być ponad tym wszystkim. Dbać o to, żeby nie oddalić się od Boga i nie stracić tej życiowej mądrości. I w końcu pamiętajcie, że Bóg daje wam te dary mądrości, abyście się nią dzielili. To jest właśnie to, o czym dzisiaj mówię i to podkreślam i akcentuję. Młodzi chcą mieć w was przykład. Chcą się was radzić i chociaż na zewnątrz tego nie pokażą, to jednak liczą się z waszym zdaniem. Oni będą myśleć nad tym, co powiesz. Powiesz, nie rób tego, to jest grzech, to jest zło, to doprowadzi cię do piekła. On cię wyśmieje, wykrzyczy, ale będzie nad tym myślał. Być może nawet zmieni swoje postępowanie. A więc dziel się tą swoją mądrością. Mów, jeżeli widzisz to zło obok siebie. Oczywiście też mądrze trzeba wytykać to zło. Nie być tym, który punktuje każde potknięcia bliźnich i staje się nieznośnym, ale w sposób bardzo z umiarem i właśnie roztropny potrafi we właściwych momentach podpowiedzieć. Na twoim miejscu zrobiłbym inaczej. Zastanów się, czy można to zrobić bardziej po Bożemu, mniej na sposób grzeszny. W taki sposób mówcie bliźnim, młodym, jak mają się zachowywać. Ale też przede wszystkim potrzeba waszego przykładu życia. Waszego przykładu życia. Oni chcą widzieć, że jesteście wierni do końca w wierze w Bogu i chcą widzieć was pokój. To jest właśnie ten dar, którego tak bardzo młodym brakuje. Są
strasznie nerwowi, nie ma w nich pokoju. A kiedy jednak zderza się ktoś z taką, jak to się mówi, ostoją pokoju, to widać, że ta wewnętrzna siła, pomimo wielkiego cierpienia, jakie przeżywa ta starsza osoba, to musi pochodzić z zewnątrz, od Boga. I młodzi tego zazdroszczą i pytają, skąd ty, babciu, dziadku, masz taki pokój? A no właśnie, z modlitwy, z Boga, z tego wyciszenia, z ascezy. O to warto dbać. Kolejną łaską związaną ze starością to jest cierpienie, choć wiem, że to jest bardzo trudna łaska. Ale właśnie wtedy możecie to, co was boli i fizycznie, i psychicznie, oddać Bogu. I codziennie macie co Bogu oddawać. Mówić, Boże, to cierpienie dnia dzisiejszego fizyczne, psychiczne oddaję Tobie jako pokutę, wynagrodzenie za grzechy moje i moich bliźnich. O pokój na świecie, za Kościół, za powołania kapłańskie, za dusze w czyśćcu cierpiące, bo i być może ja będę w czyśćcu cierpiała i będę potrzebowała pomocy. Już dzisiaj chcę pomagać duszom. Niedawno jedna pani mi powiedziała, że Bóg sam jej pomógł, bo nie mogła sobie poradzić z własnym cierpieniem. Wpadła jej do ręki książeczka o duszach w czyśćcu cierpiących. I tak się przejęła właśnie, jak bardzo te dusze cierpią, że tak mało ludzi chce im pomagać, że oto postanowiła sobie te wszystkie swoje cierpienia za duszę ofiarowywać. I mówi, teraz jestem najbardziej radosną osobą na świecie. Od tygodnia, jak modlę się i ofiarowuję cierpienia za duszę. Przychodzą takie pocieszenia duchowe, że mówi, że to jest dla niej coś niesamowitego, jak Pan Bóg jej błogosławi. I tu jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć o takich pułapkach, które mogą rozproszyć w tym zbliżaniu się do Pana Boga. Kiedy na starość kurczą się pewne możliwości zewnętrznego działania, bo już nie ma na to zdrowia, siły, to wtedy istnieje pokusa, aby bardziej interesować się życiem innych niż swoim samym. I przed tym trzeba się strzec. Nie ulegać takiej pokusie wtrącania się w życie innych, jak to się mówi, takiego ciągłego wiszenia na życiu innych, uwieszania się na telefonach i nie tylko. I już nie masz swojego życia, to będziesz musiała się interesować życiem innych. Nie, unikajcie tego, to nie jest dobre. Owszem, dla bliźnich czynić dobro, na ile to jest możliwe, ale bardziej koncentrujcie tą swoją uwagę na swojej relacji z Jezusem. Już nie życie córki, syna, wnuków. I takie uwieszanie się na nich, bez nich żyć nie mogę, bez tych 5 telefonów dziennie, ale właśnie na waszej relacji z Bogiem. Ale czynić dobro dla bliźnich jak najbardziej, nie unikać tego. Tak samo istnieje pokusa oskarżania swoich bliskich czy sąsiadów, obojętnie o różne zaniedbania, złośliwości, przykrości, czy zamierzane, czy nie. I tak łatwo potem wejść w rolę takiego oskarżyciela. Oskarżam wszystkich, bo mi na złość robią. Oskarżam wszystkich, bo mi tam nie chcą pomóc. To jest wpuszczanie złego ducha, bo on jest oskarżycielem. Raczej w takich sytuacjach modlić się za tych, którzy krzywdzą. I przyjąć także to cierpienie jako wynagrodzenie. Kolejna pułapka to za bardzo wejść w troskę o własne ciało, zdrowie. Zbytnia koncentracja na tym, co się dzieje z ciałem. Owszem. Jest to pewna przykrość, dolegliwość, coś, co nie jest przyjemne dla człowieka. Ale też trzeba być, uczyć się ponad tym wszystkim. Troska o duszę ważniejsza niż troska o ciało. Także na starość trzeba wyzbywać się niepotrzebnych pragnień, które mogą przyjść. Niestety, często to są pragnienia zmysłowe. Jak powiedziałem, 6 przykazanie obowiązuje człowieka aż do samej śmierci. I trzeba troszczyć się o to, żeby nasze serce, nasze dusze, ciała były czyste. Nie dać sobie ich zepsuć telewizją, internetem, niepotrzebnymi treściami, książkami, czasopismami. Jak mi przykro było wczoraj w jednym sklepie, kiedy stojąca obok mnie starsza pani kupowała jakąś tam bułkę, chleb, włoszczyznę i taką gazetkę, taką z programem, ale no niestety chyba najgorszą z możliwych. Przepełnioną różnego rodzaju plotkami, skandalami, golizną. I mówię, co ta pani kupuje? Po co jej to? Czym będzie karmiła siebie, swoją duszę? Tu pójdzie do kościoła się modlić, a potem będzie się rozczytywać w tym? No nie zgadza się to. Bogu się to nie podoba. Wywal to wszystko, co jest tym zepsuciem w twoim domu. Spal to, wyrzuć to. Nie ma na to miejsca w twoim domu. Jakie zgorszenie nieraz dla młodych, kiedy sprzątają mieszkania po swoich zmarłych dziadkach czy starszych rodzicach, i wynajdują jakieś takie rzeczy niegodne człowieka, chrześcijanina. Jakieś gazety stare, pornograficzne, filmy czy coś. Wstyd.
wyrzucić to. Nie ma miejsca w domu chrześcijanina na takie rzeczy. Prosić Boga, błagać, by nas nie karał grzech nieczystości, bo koniec może być taki jak Heroda, który był przeżarty nieczystością. W naszym sercu, w naszej duszy chce mieszkać tylko Bóg. I nasze ciało jest Jego królestwem, Jego świątynią, nasza dusza, serce. Powstaliśmy z ducha i mamy duchowi służyć. Bóg chce naszych serc. On chce się tam czuć dobrze, najlepiej, bo jest królem. Bo chce nas zaprosić do wieczności. Do pięknych domów, które wybudował dla nas w niebie. Dać nam tą przestrzeń raju na wieczność z sobą. Nie dajmy sobie tego zabrać. Mądrze przeżywajmy każdy dzień naszego życia, zawsze zapraszając do Niego Boga i walcząc o swoje zbawienie. Amen.